Rynek Wysokie Mazowieckie. Zapraszam widzowie oglądania. Zapraszam również na moją grupę Orlik Białostocki Nocny i inne rasy. Tam publikuję swoje zakupy, również swoją hodowlę. Zapraszam, miłego oglądania. Co mi da takie mutki? 20 zł. 20 zł. I? Większe zacięcie. Co mi da taka kaczuszka? To nie kaczuszka. A. To gęś? A ja wiem. To muzykanta można skombinować. Kibel pod świeżą kłącą, kibel wszystko. Jeszcze ostatnio to na przełomie siedział w przejściu i grał na harmonii. A jeszcze bez ulicy je 3 hektary drugie. Ile te czarne dymy? 30. 30. To są ryby mają. Garbacz karłowaty, tak. Coś innego, nie? Nadpompowany taki. Zrób mu zdjęcie i zapisz numer telefonu. Ja poproszę? Do bójki się szykuje. No to mówi pan numer. To ty mów swój. Chce pan teraz? Można numer podać, nie? Jakby ktoś był zainteresowany. Telefonu? Tak. No. 506 075 955 tutaj garłacz karłowaty, tak? Tak. Samczyk to jest samczyk? Samiczka. Samiczka. Dobra. Jak jedwiczka jest samiczka. Dobra. Z tego. Zadaj mu uszę. Jak pan jeść bardziej? Przestanę ruchać. Tak? Nie. Widzieli. Masz coś? Tak? Coś masz? Nie, ja to nic. Teraz się hoduję, nie, ale... Nie wiem, ale wuj zabrał. Ten dziadek mówi, a łąże rynki są? Tak. Bo mówię, że już nie będzie. Kto tak powiedział? Będą przenieśli. Przenieśli? A gdzie przenieśli? Tam, gdzie PKS jest? Tak. No ja wiem, no, bo ja byłem, to byłem tam. A że gadają, że na piętnicę tam jechać? No właśnie tam. No, no tylko plotki, ja nic nie słyszałem. No, tak no, samo. Tak gadają tu chodzą. No. A jak tam to jest? Ale tu jest. Wcześniej gadali, mieli wcześniej dać znać, a potem w ostatni dzień, nie? To... Oni sami nie wiedzą jeszcze, dlatego pewnie nie.
Ile takie czarne parka? Stówka. Dokładnie. Wydymek sam, czy ta samiczka, tak? Tak. To kupiło mi do samicy, do sprzedania samicy. Tylko samica do sprzedania, tak? No tak, samczyk fajny, postawny, wysoki, nie? Złapał, patrzył. Do sprzedania. Samczyk, nie? I za taki winarek? To wiem. I ona przyszła złożyć. Jak dobrze dadzą, to i w parze pójdą wydymy, nie? Nie, nie, mam samicę. Ja zaraz to zostawię. Dobra. A te drugie dwa nie wrócą. A to młodziaki są, czy to jest? To znaczy to z tamtego roku, to młody. Ile taka? Znaczy się 40 zł w cenie za sztukę? No bo się uwaliła, to słabo. Może tu i samiczka będzie, tak? Może i samiczka. I wiesz, w górę wziąć ten lot. Dzięki. Rozstrzygnij go. No, Janek nie ma włosów, to i dąb nie ma gałęzi. O, jednak ogarnęłeś. A jak? Ładna parka, co teraz? Zacznijmy na takim jaśniejszym ogonie jest. Samiczka? No. No. Nie, że takie te ciemne. No. Ile te czerwone te? 150 zł. 150. A te... Blajwindry 400. 400. Może wypuść. No te będą karmić te od razu. Tak, tak. Nie, chociaż za 150 to szkoda takich młodych marnować. No jak, bo to nie wiadomo. A te żółte? Też 150. No ładna klateczka. No, klateczka ładna. A ci powiem, taką parę zegrać, to trzeba trochę poszukać. No, rok prawie. To właśnie mówię, że... No i zobacz, wtedy co ci dałem do ręki, Sylwek, tam to samicę. Co mówiłeś, że na samca i Mieczek powiedział, że samca ci pierdolił. Samica nie jeść na 100%. Ale... Ładna okrągła główka, nie? Jak mówię, jak jest okazja, to trzeba brać, bo potem już nie będzie i będę w domu szukać człowiek. A jak jebnie w futrynę to albo to, to znowu będzie okazja przyjechać. No. Samca mówił, że szybciej dobrać. No tak w każdej rasie jest jednego łatwiej, drugiego trudniej. Te masz ciuchy, to para? Para, ja kupiłem teraz. A. Nic nie przywiozłeś się? Nie, bo mi jest ten do sprzedania już. A. Jedynie co młode się popije, że poprzebieram. Tak. No mi tam trochę się też na ręku młody. Będzie trzeba też niedługo przebierać. Nie powiem, że w tym roku ładnie. Tak? No. No jedni mówią, że ładnie, drudzy mówią, że słabo. Zależy u kogo, nie? Nie sprzątam, póki jak jajka były, to sprzątałem, a teraz... Nie sprzątam. No to jest, zaraz nałapię tego do dzioba. Ja też tak wcześniej samobuje strzelałem w taki sposób. Nareszcie się wziął do roboty. Nie chodził się ubijał. Trzeba było coś poszukać, nie? Czy coś może się kupi. Nic nie znalazł. Nie. Nic nie ma. To jeszcze z krótkich to by coś znalazł, nie? Ale to z krótkich to już miałem, nie? Bo tego żółtego mam ładnego. Te? No, samica i się sprzedał, się nie... Chyba do niej będzie niosła. Ja je powiedziałem. A tutaj masz? Nie. A, ale czysty tego? Czysty, ładny. Od tego, co wiesz, kiedyś co przywiózł tam spod Sokółki. Tutaj co parę miał kiedyś? Kiedyś dużo tych miał tych. Przywiózł ojciec bardziej. A, ja wiem. To ja tam przejrzałem, dużo ich, nie? No. To tam jednego wybrałem, nie? No to nie, to kolega kupił. Nie, jednego, rozumiesz? Ja tego samego. Jak będzie ciekawy, to można wziąć, nie? No. To przywieźć, to weź, nie? Może dostępny, to będę. No. Jechał. Ja zobaczę, jak będzie coś ciekawego, to... Nie znajdę samicy, to go... No.
Dokładnie. Tak, już jest. Już ci daję. Mole masy wodę? Ile to para tych wydymków żółty z czerwonym? Te? Co? Jaka cena te żółte z czerwonym? Bo to para chyba, nie? Tak. Jaka to cena za nich? 60. 60. A te pawiki? Pawiki 70. 70. Lentaczka to samica, nie? Tak, samica. Trzy dychy. Trzy dychy. No fajne. Dzięki. Taki plan. Czy to masz ściuszka samica? Samica. Jaka to cena za nią? Sztuki. Dobra, trzymcie się. Bierz Darek tego stoliczka i jedziemy. Na razie. Ile taka para tych czerwonych? 80. 80. Nic nie jada. Tak. No, zależy jaki klient. Jeden da tyle, drugi da więcej, to zależy, nie? Tak jest, czego szukać. Dokładnie. Każdy kąpa swojego klienta, nie? Konkurencja jest. Dobrze. Dobrze, będzie gdzie obejrzeć. Jest serial. A jak? Dwa. O kurde, to trzy. Tak, to są młode, para. Ta jest ta parę razy chodzą w górze. No ale to ludzie wcześniej też byli, to na pewno więcej będzie, nie? I buciany. Jaka ta para? Młodziaki, stary. Ten tutaj to cepel jest? Nie. A co to jest? To nawet. A nerwki, nie? Dobra. A na jabłku to mają stare. To te wydymy, to para? Tak. Ile to cenisz za to? Stówkę. I za 10 zł. Nie ma. 10 zł nie ma. Tak, już nie wiadomo jak. Tak. Nie przepierdoliło. Chyba wcale śmiech. Teraz możesz tego ściągnąć. Teraz ciepło. Ale rankiem to wiesz.
Łaź bluzę. Ja z fotografuj. Łaź bluzę. Co to za rasa jest? Barwnogłówka królewiecka. Para, isa i samica. I samica. Idę ta samiczka? Co? Idę ta samiczka? Za nią? No. Chcesz kupić sobie? Nie, pytam, pytam. Ja ich chowam taki. 50. W tamte sobotę sprzedałem. Parę, tak? Jedne. A, jednego. A. Myślałem, że to będzie para. To sprzedałem samicę i się okazało, że i to samica. No, dwie samice. U mnie dwie samice się sparzyły i chowają. No i czemu? To teraz taka moda. Tak, ludzie mają to co głębie mają. Kurwa, tego geja do sejmu wybrali. No, dobra. To twoje? Nie. Ja mam sam, tak? Jeszcze tego i... To jest chyba młody, nie? A może i młody. No ale to co? Młody też dobry będzie, a w samiczkach pewnie będzie. No ale kiedy ona będzie się podobać? To niby tak. Bo tu są dwa, nie? Tutaj drugi jest. Też mogę, bo oni jasne głuski mają. I to whisky w jakiej to cenie u ciebie? 3 dychy para. 3 dychy. To para pożyczki. A te newki to młode są, czy to? Młode wszystko. Wszystko młode, nie? Patrzę, boki też handlujesz? Zamojskie? Ty chyba nie widziałeś zamojskie. Para, nie? Zamojski ma duże skrzydło. Jak bocza. Pocztowe też? Ten biały. Chowasz to? To kupionek stary. Trzymam. Wszystko się trzyma. Teraz dużo lata, bo to zawsze idzie coś przychować, nie? Ja lubię puszczać. Wiesz, jak wracają, no to można puszczać, a jak nie wracają. Co? Jutro na Łomże? Zastanawiam się, czy nie nagrajewo. No ja bym się przyjechał, tylko jutro nie mogę. No czy może kiedy zgadałem, pojedziemy kiedy razem? Ja tam nie byłem jeszcze, nie? Ja nie, byłem, nie wiem, gdzie to jest, ale adres trzeba ogarnąć. Ja mam tam jest adres, mi wysłał ten. Tak? No to raczej nie. No, czekaj, Dworcowa? No. No obwodnica cały czas leci się na prawą stronę. To no bo tam czasem widzę, że nawet niezłe sztuki tam są. Nieraz fajnie coś można kupić. No. Tego się można zgadać i jechać może w parę. No. Oczywiście. Oczywiście, 100%. Ty, ja w to niedzielę to nie mogę, może w następne jak coś. A, no to spoko. Możemy się zgadzać, musimy jechać. No. Ja też myślałem, że może tam wyjechać. Wiesz, Łomża trzeba trochę jak to na dystans obrać, no bo teraz no słabo jest. Słabo. Tam deszcz może padać i pod halą sobie stoić. Tak, tam jedziesz na pewniaka, nie? No, coś to w kontakcie, nie? Zgadamy się kiedy. Na tym, jak coś to pisz na Facebooku, dobra, nie? Dobra. Pójdę młode pocztowe? Tak. W jakiej cenie? O, no dobra promocja, po 3 zł to można brać. A razem to jeszcze tam, wszystkie hurty. A, hurty, no. Tak na przychowanie to idealna kwestia. No.
na flaszkę i do fizy. Ja nie chowam takich. Ale cena jest naprawdę dobra. No. Tylko brać. Polecę, dokładnie. Co, wiesz co to jest? Ja ci pierdolę. Jeszcze takiego jak ujemnie, nie miał chyba i nie będę miał. Jeden słabszy jest troszkę. Na drugi to ma dziupę winer i łeb jak winer. A ogon to ma taki już roki. Jednego słabszego, drugiego lepszego, ale wezmę no. Co? Cztery, pająk. Jaki pająk? No, ten. Jak? Nazwaję go pająk. Gadamy się, nie? No przecież... Bo na samicę, bo i tak sam ci zostaw mi samczyka. No to jednego lepszego mnie, tam drugiego ten. Ja coś szukam, nie? Czerwone, żółte. No muszę... 10 mi czerwonych. Muszę do pana wpaść, tak. Ja bym coś zakupił. Ja nie, na razie nic nie sprzedaję. A niech będą pieniądze. No i teraz, a może jaki? Co to za kolor? Po kakałowej. Po żółtym i po kakałowej. To takie coś idzie w ogóle? Mam staro żółto. A to będzie chyba samczyk, nie? A wiesz, jakiego jednego dali? A. Żółto taki. I ile za niego? Końcówki, kurwa. A gdzie dzisiaj? Zaraz zajdę, zobaczę, nie? A my drugi tu... wysiadł kakałowo żółty. Tak. Końcówki ma, kurwa, tak jak lento żółto. Skurwy siedzi tu. A tu te moje, czekaj, może dule taki się ulęża, to tu to parę takie. Dobra, zaraz spadnę, nie? Proszę, ile taki króliczek? 70. I to samiec, samica? Samiec. A, dobra. Matka jej ma rocza, ma 8. A ona listopada jest. No. Taki to król. Ale to jest teraz, słuchaj, że ci powiem szczerze, z takiego poniższego. Fajny. Dzięki. Ale już mi się skończyła ona. O właśnie, to już dzisiaj się wysprzedało też 15 worków tego, nie? Tutaj miałem. Już nie mam tego. Nawet już w domu nie mam. No to nie wiem, co panu doradzić. No, za dużo może też pan karmi, wie pan jak leży, bo to tak nie powinno być, że leży karma, nie? No to polecam, dobry towar. Ja podaję, tak? Nie? I co tam od tych kuciobów? Tak. Dobre. Wszystko właśnie ci kolega ma tam dobra jest karma, tylko mówi, że już nie ma. On tam no nie ma, już wysprzedałem. Tamto, widziałeś tamtą? Nie, którą? To BK. Ona jest
dużo na grochu właśnie. Oni a, to ten ty, ja brałem to w tamtym tygodniu. W tamtym tygodniu to brałem. Ale już nie mam. A zielony ten... groch, nie ma pan samego. Nie. Kurwa, rurko karmisz, to tylko musi być taki tak, groszek. Tak, ja wiem. Nic innego. Ja to w tamtym tygodniu wziąłem u ciebie. No już i powiem ci wszystko, całą paletę już. Już nie mam tego. Kupiłem sobie te rurki, nie wiem czym karmić, kurwa. Trzeba takim małym groszem. Tak, bo to się będzie blokowało. Jak drobnego rozsypiesz, to też się 100%. Przerabiałem to. Z juniorem trzeba mieszać, bo to jest też drobne groszki tutaj Toma, nie? Przerabiałem to, dokładnie. Popcorn drobny. Czy mi da taka? Parka? 3 dychy. Są tiplery, nie? A to od Tuska. No to co? Nie woli go się. Drobne nasiona, no. Wysoki, nie? Chodził, ale młodziutki, taki jeszcze tych, te widełeczka to taki oczy, cienki. Kolor ona miała, gdyby ona kolor miała, to tak, a to kakałowa. To będzie. Samo się to coś powiedziałem. Znaczy ja już ich mam parę lat. Znaczy ja ich mam folierze, nie? Ale mi tam widać... Parę jeszcze może nie, to stara? Stara, to buciana stara. O, ci tego jeszcze mogę dać buciana. A to taki ładny pstry. Nie. Takiego jeszcze nie masz. I nie chcę mieć. A, no to widzisz. Gorsza. Czym więcej koloru na głębiu, tym cenniejszy, nie? Cenniejszy. Ale wróciła do niego. Później nie będę tego. Warto chować, ja i wczoraj. Było, że do niego stówy. Jaka cena za tego? Odbijał butelkę i tu żyły przeciął. Przepiął smyk. Chce sprzedać? Jaka cena za tego łąki? Jaka cena za tego łąki? 150. 150. To parka, nie? Parka parzysta. Dzięki. Dobra. Nie, pytałem się tylko, bo samiczka chyba z jajkiem jest nawet, nie? Co? Samiczka może być z jajkiem. Nie, ona po jajku. Sam jest chyba z jajkami. Nie. O, widzisz, teraz masz siwe neweczki. To z tych czarnych masz, co masz, pary masz, wydymów? Parę wydymów, samiec jeden. Aha, ile taka para? Siedem dych. Siedem dyszek. Która to para jest? A, o ten z tym. Ten? Ten z tamtym. A tamten z... A tam to jest mój. Samczyk ten wójny. Miał takie buczate na siwych bokach. Daj znać, co? Boczaty chcesz? No, na siwych bokach. A ja dzisiaj jadę po czarne. Czarne to mam. Na siwych bokach nie widziałem boczaty. Są, tylko rzadkie. A ma w rutkach, kurwa, jeden ty. To ten menel, ja go chyba chapnę. No. Co, kupujesz te nerwki, czy nie? Za drogo chcesz. No to... Trzeba handlować, targować. On mówi, że wszystkie zabierze, słuchaj, jak ja za dwudych, po dwudych i za nich dam, no i co? Nie, nie, tylko nie macie samca, co? O chuje, kurczę, nie kto? Nerwką tu cały ten? Winerka. A, winerka. Tam ma gość winerka. Samczyka chyba stówkę chce. No, jest za drogo. Ale ten on taki krótki chyba jest. Nie, bo ładny ptak, ale trochę też. Ja się nie będę porobił z czarnym bidinem. Samczyk? To taki chłopak tutaj chodzi. A. To jego. A. Tu staje.
Widziałeś jego? Widziałem, bo to moja klatka. Czyściutki, pięknego. Głowę mała. Tak? Ja to się... By było na tyle widzowie, jeżeli się podobało, zostaw łapkę, suba, do zobaczenia w Łomży, pozdrawiam.